Sieć badawcza Łukasiewicz razem z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk pracuje nad produkcją urządzenia umożliwiającego wentylację dwóch pacjentów przy użyciu jednego respiratora. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie sprzętu medycznego w leczeniu koronawirusa. Ministerstwo Nauki przekazało na ten unikatowy w skali świata projekt 5 milionów złotych. W sytuacji dzisiejszej pandemii koronawirusa, no mamy sytuację taką, że brakuje tych respiratorów i to wszędzie na całym świecie. Takie urządzenie jest bardzo ważne, ponieważ jeden respirator, jedno urządzenie wentyl i albo wentylujemy dwa płuca niezależnie za pomocą właśnie naszego urządzenia wentyl i respiratora, albo w przypadku już bardziej dramatycznej, kiedy zaczyna brakować respiratorów, możemy użyć urządzenia wentyl do wentylowania jednocześnie dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Zwróciliśmy się do ministra nauki, proponując sfinansowanie małoseryjnej produkcji urządzeń wentyl. Ta propozycja spotkała się z bardzo szybką decyzją pana ministra. Otrzymaliśmy kwotę 5 milionów złotych na sfinansowanie działań zmierzających do wyprodukowania 100 sztuk. Jest to urządzenie unikatowe. Mamy patenty zarówno w kraju, jak i za granicą. Byłoby dobrze, jakby w każdej klinice do każdego respiratora takie urządzenie się pojawiło, tak żeby lekarze w sytuacji tego dramatycznego wyboru mieli możliwość podjęcia procesu mechanicznej wentylacji dla dwóch pacjentów zamiast dla jednego.